Monika Suder, witam Państwa w programie Punkt Widzenia Dolnego Śląska. A moim i Państwa gościem jest Robert Adach, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry, Panie Dzień Dyrektorze. Dobry. A zaczniemy naszą rozmowę od infrastruktury turystycznej Dolnego Śląska. Jak Dolny Śląsk z tą turystyką stoi? Na którym jesteśmy miejscu w Polsce? Czy faktycznie nas turyści odwiedzają i czy jesteśmy gotowi na to? W zeszłym roku na Dolny Śląsk przyjechało 5,5 miliona turystów, w tym około 2 200 tysięcy turystów zagranicznych. Jesteśmy w pierwszej trójce wszystkich województw w kraju, obok mazowieckiego i małopolskiego, w kontekście turystycznej krainy. Kiedyś jeden z marszałków powiedział, że Dolny Śląsk ma wszystko oprócz morza i rzeczywiście jak tu przyjedziemy, to możemy dotknąć każdej z krain oprócz morza, czyli krainę Tysiąca Jezior, mówię tutaj o Stawach Milickich, możemy wybrać się w Karkonosze, możemy zobaczyć przepiękną krainę zamków, wulkanów, możemy zobaczyć też skarby infrastruktury miejskiej we Wrocławiu, możemy też dotknąć Afryki poprzez Afrykarium, albo też posłuchać muzyki w najnowocześniejszej sali do tego wybudowanej we Wrocławiu. Myślę, że w tym kontekście chyba Dolnym Ślązakom nie należy tłumaczyć, że my jesteśmy takim zagłębiem turystycznym, ale wcześniej mieliśmy problem z przekuciem tych naszych atrakcji na tak zwany biznes turystyczny, a co za tym idzie na miejsca pracy i na rozwój regionu. Dzisiaj nam to się udaje. A jakie działania do tego doprowadzają, że to się udaje? No bo można powiedzieć, że ten naturalny, czy to, co było przez wieki wypracowane, czy to, że są zabytki, że są góry, że są jeziora, to jest jakby tak dane. No ale jaka praca, jak wygląda infrastruktura i jak wygląda inwestowanie w tę infrastrukturę turystyczną Dolnego Śląska? Inwestowanie jest z wielu stron tak naprawdę, bo zacznę od najlepszej kampanii promującej atrakcje turystyczne w Polsce. To była nasza wojewódzka kampania. Pania Tajemniczy Dolny Śląsk. Wszyscy pamiętają te spoty, które zelektryzowały mieszkańców całej Polski. I rzeczywiście po tej akcji promocyjnej, którą zresztą zrobiliśmy za pieniądze unijne, widzimy radykalny wzrost ilości turystów. Oczywiście do tego dokooptowały nas samorządy, budując takie atrakcje turystyczne, jak prezydent Dudkiewicz wybudował Afrykarium, Narodowe Forum Muzyki, mamy Hydropolis. To są te rzeczy, które edukacyjnie przyciągają rodziców z całej Polski po to, żeby pokazać coś, czego nie ma w innej stronie, innej miejscu Polski, czy też świata. Ciekawe jest Wałbrzych, bo przecież to było miejsce szare, brudne i słabo odwiedzane. I tam samorząd miejski zaangażował się w dwa projekty bardzo mocne, czyli w Zamek w Książu, który jest olbrzymią atrakcją turystyczną odwiedzaną chyba najliczniej ze wszystkich atrakcji historycznych, ale też mamy Starą Kopalnię, która jest takim aspektem edukacyjno-turystycznym, bardzo atrakcyjnym dla turystyki rodzinnej. I do tego infrastruktura drogowa chyba też tam niedawno się poprawiła. Tak, no dzisiaj do Wałbrzycha, wykorzystując obwodnicę Świdnicy, można dojechać powiedzmy 40-50 minut z Wrocławia. Przecież Dolny Śląsk i marszałek Michalak dzisiaj jest w fabryce pociągów, mocno inwestuje w rozwój kolei dolnośląskich, które też jakby dojeżdżają do większości miejsc atrakcyjnych turystycznie. Myślimy z marszałkiem Michalakiem, żeby otworzyć pociąg z Berlina w Karkonosze, czyli nie tylko wozić turystów z Polski, ale też korzystać z tego rynku turystów niemieckich. A Niemcy nas faktycznie odwiedzają tutaj na Dolnym Śląsku? Niemcy są podstawową grupą turystów zagranicznych, bo stanowią znaczny procent w tej 2,5-milionowej prawie grupie turystów, która nas odwiedziła w zeszłym roku, bo dla nich ta spuścizna kulturowa czesko-niemiecko-polska, czyli Dolny Śląsk jest takim dobrym miejscem mieszania się kultur i jakby... Też bliskie kulturowo... Niemcom, tak, ale wszyscy się przyznajemy do Dolnego Śląska. Ta święta Jadwiga, matka polskiego księcia, który walczył pod Legnicą z Tatarami, jakby uosabia ten ekumenizm nasz, czyli Niemców i Polaków, bo ona jest czczona zarówno przez Polaków, jak i przez Niemców, ale też wychowała całą dynastię polskich piastów, prawdziwych polskich patriotów i myślę, że tu na Dolnym Śląsku z tym nie mamy problemu, żeby łączyć te kultury. Ja chciałam zapytać o ten pociąg do Berlina, bo na razie ten pociąg jeździ
stosunkowo rzadko, a chodzi o to, że właściwie to można pojechać tylko na noc do Berlina i wrócić rano. Czy tutaj też Urząd Marszałkowski myśli w takim kontekście, żeby to dopasować i do tej turystyki w drugą stronę, czyli ze strony niemieckiej tutaj do Wrocławia, jakby to miało wyglądać, jeśli chodzi o to połączenie? Ten pociąg do tej pory, który jeździł, był w jakimś sensie inicjatywą polsko-niemiecką, ale w dużej mierze finansowany przez Niemców. On de facto był do europejskiej stolicy kultury. I rzeczywiście ten event, można powiedzieć, bo to trudno powiedzieć, że to było samo połączenie, bo przecież w tym pociągu grały zespoły. Tak, można pociąg do kultury, tak. Można było na dworcu zobaczyć, połączyć się z dworcem w Berlinie, pogadać z ludźmi, bo była taka specjalna kopuła, do której można było wejść i pogadać z ludźmi po drugiej stronie w Berlinie. I to się naprawdę sprawdziło. Myślę, że ten pociąg do Wrocławia, on będzie z Wrocławia do Berlina będzie żył własnym życiem, ale to, co my zdiagnozowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim, to Niemcy mają problem z logistycznym dojechaniem w Karkonosze. I w tym sensie warto pomyśleć i myślimy o stworzeniu takiej nowej linii z Berlina może do Karpacza, może zobaczymy, gdzie się nam uda to podciągnąć, po to, żeby przeciętny mieszkaniec aglomeracji berlińskiej mógł na weekend szybko wyskoczyć do naszych atrakcji turystycznych położonych w Karkonosze, a niekoniecznie wsiadał w samochód i próbował się przebijać, bo powiedzmy do Karpacza ta droga od autostrady jest taka średnia, nie? A pociągiem spokojnie można by było przyjechać i budować ten Dolny Śląsk też w oparciu o tą nogę związaną z gospodarczym rozwojem turystyki. Ale na razie to są plany na kiedy? No tak, ale to są plany. Myślę, że u nas jakby wszystko szybko się dzieje. Jeśli w zeszłym roku zarząd województwa odtrąbił, że będziemy rewitalizować linię do Milicza, to już PLK robi remont tej trasy i za chwilkę te nowoczesne pociągi kolei dolnośląskiej będą rzeczywiście w godzinę dojeżdżały, dowoziły turystów z rowerami też do krainy jezior i lasów i jakby wtedy się zmienia przestrzeń gospodarczą, bo oprócz tego, że się tworzy turystyka, to jeszcze ci ludzie, którzy dzisiaj mają mały, słaby dostęp do rynku pracy aglomeracji wrocławskiej, mówię tu o mieszkańcach powiatu mielickiego, spokojnie w godzinę będą mogli dojechać tym pociągiem do pracy w aglomeracji. Czyli jakby tworzy się nowy wymiar ekonomiczny tego regionu. Jak jeszcze dorzucimy do tego już rozpoczętą inwestycję, czyli budowę trasy rowerowej z Wrocławia do Milicza, która w części jest zrealizowana, w części na przykład między Prusicami i Żmigrodem już jest budowana, a za rok w całości powstanie, to okaże się, że ten region zapóźniony gospodarczo za chwilkę będzie krainą płynącą mlekiem i miodem. Ja właśnie o te ścieżki rowerowe chciałam zapytać, bo to inwestycja dość spora. Zresztą zaraz Państwo będą widzieli, jak wygląda taka budowa ścieżek rowerowych. Za naszymi plecami się pojawią takie obrazy, jak budowane są ścieżki we Wrocławiu chociażby. Duża inwestycja, jeśli chodzi o pieniądze, jak to wygląda, jeśli chodzi o czas, jak to wygląda. No bo tak, już ten sezon rowerowy, wiadomo, się kończy. Zima to jest czas, kiedy nie jeździmy na rowerze. Kolejny sezon rowerowy zbliża się wiosną. Coraz więcej osób zapewne na rower wsiądzie. Jakie są plany, jeśli chodzi o tą ścieżkę Milicz Wrocław? Kiedy, jakie koszty? Plany są rozległe, bo ta idea, można powiedzieć, bo to trudno powiedzieć tylko o inwestycji, jest realizowana o szereg różnych pieniędzy. Po pierwsze, samorząd województwa realizuje to z pieniędzy na tak zwanych przeznaczonych na modernizację wałów przeciwpowodziowych i wzdłuż na przykład Widawy powstaje nasyp, który będzie dostępny do ruchu, dla ruchu rowerowego. Czyli jakby połączenie, tak? Tych inwestycji, czyli wykorzystanie środków na jakby dwie rzeczy równocześnie. Dokładnie tak. Nasypy przeciwpowodziowe wzdłuż naszych dolnośląskich rzek będą też wykorzystywane jako trasy rowerowe i one będą stanowiły pewien taki kręgosłup wyjazdu z Wrocławia. Czyli mieszkańcy Wrocławia będą mogli w oparciu o Widawę sobie wyjechać do dwóch tras, które będą prowadziły w kierunku Doliny Baryczy, czyli dzisiaj już funkcjonującej drogi rowerowej z Wrocławia do Wysokiego Kościoła pod Trzebnicą. A dalej, jak ktoś pojedzie wzdłuż Widawy, to w miejscowości Pęków wskoczy na trasę rowerową z Pęgowa do Obornik Śląskich. I to będą takie dwa kanały, które będą wprowadzały turystów do tej przepięknej krainy wzgórz Trzebnickich Doliny Baryczy. I dalej jest prowadzona przez Trzebnicę trasa w kierunku Prusic, Żmigrodu
i dalej przez malowniczą wieś, którą znamy wszyscy z filmu Pociąg do Hollywood, przez Gruszeczkę do Sułowa i Milicza. Po stronie zachodniej też powstanie odnoga przez Oborniki do Wołowa, bo tam też są piękne malownicze tereny, choćby wzdłuż czy nieopodal klasztoru wybudowanych przez Cystersów w Lubiążu. Czyli tak naprawdę północna strona Dolnego Śląska będzie pięknie skomunikowana przez nowoczesne trasy rowerowe. Czyli będziemy mogli wsiąść w pociąg, wstawić rower i za chwilę wysiadamy, jedziemy kawałek pociągiem, kawałek rowerem. Bądź całkowicie rowerem, bo strasznie nam zależy na takiej turystyce, która trwa kilka dni. Czyli na przykład chciałbym, żeby mieszkańcy Wrocławia wyjechali, w pierwszy dzień dojechali do Czemnicy. Tam jest przepiękny kompleks hotelowo-basenowy, czyli posiadamy piękny akwapark z kręgielnią, z całym kompleksem odnowy biologicznej i tam można sobie pozostać na kilka dni i później dalej jechać do Żmigrodu, przepięknego Prusic, Obornik, czy też dalej do Milicza. Tam mamy Centrum Naturum z hotelem, z przepyszną kuchnią w oparciu o starocysterskie receptury. Także naprawdę to miejsce staje się bardzo ciekawe i bardzo malownicze. Tym bardziej, że musimy mieć tą świadomość, że stawy mielickie to jest największy kompleks stawów wybudowanych przez człowieka w Europie. I tam jest praktycznie... Czyli też to będzie wykorzystane, te stawy mielickie też są w planach, tak? Jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną. Też. Chcielibyśmy też, żeby nieopodal tego Centrum Naturum powstały dwie atrakcje jeszcze dodatkowo, czyli jedna atrakcja, tak zwane Centrum Edukacji Ekologicznej Naturum, takie centrum zbliżone trochę do Centrum Kopernika, gdzie młodzież, dzieci będą mogły poznawać naturę, ale też uczyć się, w jaki sposób i dlaczego tą naturę należy chronić. Chcemy to zrobić w oparciu o pieniądze przeznaczone na ochronę środowiska, ale też chcielibyśmy zrobić na wzór Czechów taką platformę widokową, którą Państwo zapewne z internetu znacie. Taką olbrzymią. Wchodzi się wysoko, tak, jak po schodach na drewnianą platformę, z której turyści będą mogli... To jest ponad drzewami gdzieś tam. Dokładnie wysoko. Tak. Bo no nie ukrywam, że ciężko obserwować całą malowniczość tych stawów mielickich, stojąc gdzieś tam na skraju stawu, bo tam są wszędzie drzewa. Ale jak ktoś widział ten widok z drona, to wie, o czym ja mówię. Widok z góry tego kompleksu jest przepiękny. Można zobaczyć na filmach przyrodniczych ten pejzaż. Myślę, że jeśli nam się uda wybudować taką platformę, być może przy pomocy partnerstwa publiczno-prywatnego, tak jak to zrobili Czesi, no to wtedy zamkniemy ten kompleks w taki fajny produkt turystyczny dostępny dla turystów całego świata. Ale jak te plany mają się do rzeczywistości? Bo tutaj też były takie plany, jeśli chodzi o administrację rządową, mówię o wojewodzie. Gdzieś tam rozmowa była z Lasami Państwowymi, żeby przejąć te stawy. Jak wygląda teraz ta sytuacja i jak to, o czym Pan mówi, jest realne? Bo mówił Pan, że finansowanie jest możliwe, tak? To znaczy, na szczęście nie weszła w życie ustawa, która kazałaby stawom płacić kilkaset milionów złotych rocznie za korzystanie z wody, bo to by zabiło całkowicie stawy. I to nie jest kwestia, który podmiot publiczny miałby to opłacać, czy lasy państwowe, czy też samorząd, bo to są te same pieniądze. To są pieniądze publiczne. Ktoś musiałby za to i tak zapłacić, tak? Dlatego w wyniku akcji naszych parlamentarzystów ta ustawa została zmieniona. My się nie do końca zgadzamy z taką koncepcją, którą przedstawił nasz wojewoda Paweł Hreniak i dyrektor Lasów Państwowych, którzy powiedzieli, że zintensyfikujemy produkcję karpia. Po pierwsze, mamy to Departament Rozwoju Regionalnego, pięknie to jakby opracował, mówiąc, że zintensyfikowanie produkcji karpia praktycznie nie wpływa na rynek pracy, bo dzisiaj robi się to w oparciu o maszyny, inne urządzenia, inne technologie i to mówimy o wzroście ilości miejsc pracy o nie wiem, 30, 40, 50 osób. A w branży turystycznej mówimy o kilkudziesięciu tysiącach nawet, jeśli zrobimy to dobrze. A zintensyfikowanie produkcji karpia to spowoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, ten
baśniowy ekologicznie teren mógłby się zamienić w jakiś taki kombinat, bo przypominam, że stawy mielickie, zanim my je przejęliśmy, były zwykłym państwowym gospodarstwem rolnym, takim PGR-em. Tak? I my dopiero nadaliśmy to brzmienie ekologiczno-turystycznie tym stawom mielickim, tej całej koncepcji. I nie chcemy wracać do idei PGR-u. Ja rozumiem, że czasami administracja dzisiejsza, rządowa, lubi te odniesienia do PRL-u, no ale samorządowcy, a myślę, że samorządowcy czują pulsowanie potrzeb swoich mieszkańców, nie zgadzają się z taką koncepcją, dlatego wybrali inną, związaną z rozwojem ekologii i turystyki. Ale w jakim stopniu to jest realne? Bo to zapewne olbrzymie koszty. Czy państwo robili już jakiś taki wstępny kosztorys, jakąś strategię, ile lat miałoby to trwać? Bo plany są piękne. Stworzenie wielkiej platformy widokowej, stworzenie centrum naukowo-przyrodniczego. No to wszystko ładnie brzmi. Ścieżki rowerowe, tak, tam prowadzące i tak dalej, ale to olbrzymie koszty. Ścieżki rowerowe mają swoje finansowanie już z regionalnego programu operacyjnego. To na dzień dzisiejszy jest około 60 milionów złotych. W sumie ten projekt ma kosztować. Docelowo jeszcze samorządy będą dorzucać pieniędzy po to, żeby uzupełniać tą inwestycję liniową, którą dzisiaj budujemy. I tu jest temat zamknięty. Jeśli chodzi o tą platformę widokową, to myślę, że w tym partnerstwie publiczno-prywatnym niekoniecznie samorząd będzie musiał swoje pieniądze tam lokować, bo znajdzie się przedsiębiorca, czy jest już przedsiębiorca, który takową platformę wystawi i w zamian za bilety będzie odbierze sobie, tak jak to jest w Czechach, odbierze sobie zainwestowane pieniądze. Mhm, ale tą platformę, jeśli chodzi o partnerstwo, to w jakim sensie urząd będzie partnerem? No my byśmy teoretycznie mogli udostępniać grunt na przykład, nie? Bo chciałbym... No to teraz jeszcze nie chcę o takich szczegółach mówić, bo to są szczegóły prawne i być może tego partnera trzeba będzie wyłonić w drodze przetargu i to przetarg jakby ustali te nasze wzajemne relacje. Ale chciałbym na pewno, żeby ta platforma powstała w pobliżu Centrum Naturum, czyli tego naszego centrum, które wybudowaliśmy. Tam, gdzie docelowo też będzie to centrum edukacyjno-ekologiczne. Bo nie chciałbym, żeby to było, czyli w promieniu tam kilku kilometrów. Po to między innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, pierwszy powód to jest ten powód ekologiczny, że jednak myślimy o tym, żeby kumulować ruch turystyczny w jakimś jednym miejscu, żeby turyści się nie rozłazili za bardzo po Dolinie Baryczy, a co za tym idzie, w jakim sensie wpływali na ekosystemy. To jest, no, jest zgodne ze strategią, zarówno wynikającą z tych wytycznych Natura 2000, jak i wytycznych ekologicznych. No, to źle jest, jak za bardzo ludzie płoszą zwierzęta. Za dużo turystów w takim... Pani, ja byłem niedawno na Kintos, popłynąłem na wyspę, gdzie mają swoje miejsca lęgowe unikalne żółwie. Zresztą udało mi się tak płynąc w morzu, płynąć z takim metrowym żółwiem, bo się sam wyłonił. Ale na tej wyspie tych żółwi nie było, ponieważ do tej wyspy przybijało, ja tam przybiłem dmuchanym kajakiem takim, przybiło w tym czasie chyba 100 motorówek. I tak się dziwiłem, jak ci Grecy chronią swój unikalny ekosystem, skoro zrobili z tej unikalnej wyspy Disneyland. I w tym kontekście nie chciałbym, żeby te unikalne ekosystemy, na przykład tam, gdzie orły bieliki mają swoje gniazda, zniknęły, bo myślę, żółwi na Zakynthos na tej wyspie już nie ma, bo jak one tam mają przypłynąć. Dlatego musimy do tego mądrze podejść, do tej naszej unikalnej krainy, w ten sposób, żebyśmy nie stali się ofiarą naszego sukcesu, że turystów będzie coraz więcej i to zniszczy naszą krainę ekologiczną. I dlatego takie atrakcje skupione w jakiejś małej przestrzeni, które za bardzo nie ingerują w ekosystem, ale pozwalają ten ekosystem obserwować, są fajne i takie ludzkie, nasze. Tak? Bo my chcemy. A gdzie będą ci ludzie nocować? No bo przyjadą, zobaczą, raczej tam nocować nie będą ze względu właśnie na to, co pan mówi. Na ten ekosystem. No, mamy hotel. Czyli gdzieś Naturum, też i ta infrastruktura hotelowa powinna się, czy agroturystyczna dookoła rozwinąć jeszcze. Dzięki temu, że ludzie będą tam przypływać, tak? Taki plan. Tak, ona powstaje już, bo oprócz tego, że samorząd województwa wybudował hotel właśnie tam nieopodal, fajny, malowniczy, ale w tym hotelu jest kilkadziesiąt tylko miejsc hotelowych. Raczej idziemy w stronę nie budowania takich dużych kołchozów w kontekście dużych hoteli. Chcemy rozwijać turystykę pensjonatową. I ona się tworzy w oparciu o mieszkańców. I już naprawdę w tym terenie... Czyli ten ruch terenie turystyczny wymusi też tą aktywność, jeśli chodzi o agroturystykę na Dokładnie przykład. Dokładnie tak. Ona się tworzy i
momencie to będzie samonapędzająca się, jest już samonapędzająca się machina, która polega na tym, im więcej turystów, tym więcej tych miejsc noclegowych. I one z czasem, obserwuję, mają coraz lepszy standard, że już nie ma miejsca na takie złe praktyki. No ale oprócz tego mamy na przykład w samej Trzebnicy, która jest nieopodal, kilka hoteli, w tym już takich wielkich miastach, czy w samym Mliczu mamy kilka hoteli, także ta infrastruktura na pewno będzie powstała i będzie powstawała i o to się nie boję, bo tutaj akurat inicjatywa prywatna, jeśli będą turyści, to zadba w szybkim czasie o to, żeby ta podaż miejsc noclegowych była. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem w programie Punkt Widzenia Dolnego Śląska był pan Robert Adach, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję. A ja Państwu dziękuję za uwagę.